Ludzie to Nysa. Nysa to ludzie. Data 14 września na długo zostanie w pamięci mieszkańców naszej gminy. Wezbrane wody lokalnych rzek po raz kolejny w tym roku wyrządziły spore szkody. Straty liczą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. O nieszczęście mogą mówić zwłaszcza rolnicy, których pola zostały podtopione. Najgorzej było w okolicach Niwnicy i Wyszkowa Śląskiego. Woda zagrażała domostwom i wiele z nich zostało zalanych. W Wyszkowie zalało trakcję PKP, przez co na jeden dzień wyłączono z ruchu pociągi przewozów regionalnych. Woda z pobliskiej rzeki wdzierała się najmocniej właśnie od strony stacji PKP. Jak mówi sołtys Joanna Bosak, dzięki pomocy radnego powiatu Daniela Palimonki, decyzje o przekopaniu drogi pozwoliły na skierowanie wody na pola. Bez tego doszłoby do zalania kolejnych domów. Kilkanaście rodzin zostało poszkodowanych w wyniku potopień przy ulicy Trauguta i Morcinka w Nysie. Woda zalewała nie tylko podwórka, ale także wdzierała się do domów. Do pomocy ruszyli strażacy z Nysy oraz ochotnicy z kilku sołectw, którzy zmieniali się w ciągu dnia. Przede wszystkim to można powiedzieć, że ponownie sytuacja kryzysowa rozpoczęła się w Morowie od rzeki Mora. Ale te intensywne opady deszczu, które, że tak powiem, od wczoraj są nad naszą gminą, doprowadziły do sytuacji, że mamy podtopienia, można powiedzieć, w prawie każdym sołectwie, nawet Nysa, kilka tutaj osiedli, co chwilę spływają do nas nowe zgłoszenia. Wszędzie dysponujemy piasek, już ponad 50 ton piasku wczoraj poszło, 50 dzisiaj. Kolejne 100 ton piasku mamy zamówione i cały czas na bieżąco jest wydawany. Worki z piaskiem już liczymy w kilkunastu tysiącach. Pełne ręce roboty mieli także pracownicy Akwy. W Nysie zalało 4 przepompownie. Na szczęście w południe deszcz nie był już tak intensywny, dzięki czemu stan wód obniżył się. Poziom się ustabilizował, możemy mówić, że nie wzrasta, czyli jest dobrze. Sytuacja ogólnie w powiecie, w tu gminie Nysa jest na tą chwilę bardzo skomplikowana. Duże siły i środki w tej chwili uczestniczą tutaj w działaniach ratowniczo-gaśniczych zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej. Z ulgą odetchnęli m.in. mieszkańcy Morowa, którzy już trzykrotnie w tym roku walczyli z wielką wodą. Tym razem rzeka Mora na wysokości wioski utrzymała się w korycie rzeki. Straż pożarna pracowała całą noc, a kolejne sygnały docierały z całego powiatu i powiatów ościennych. Wojewoda Opolski po ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego zdecydował się nawet na uruchomienie nowego zbiornika w Raciborzu. W przeciwieństwie do pamiętnej powodzi tysiąclecia spokojnie było na jeziorze Nyskim i Nysie Kłodzkiej. Zrzut z jeziora był prowadzony w sposób umiarkowany, a nasz zbiornik zachował kilka milionów litrów rezerw. Od 10 października powiat Nyski znajduje się w tak zwanej żółtej strefie. Oznacza to powrót obostrzeń dotyczących m.in. zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, w tym w komunikacji miejskiej. W czwartek padł kolejny czarny rekord, kiedy to zanotowano ponad 8 tysięcy przypadków zarażenia koronawirusem, w tym blisko 300 w województwie opolskim. Od jutra restrykcje sanitarne będą jeszcze większe. Kolejne przypadki koronawirusa w powiecie nyskim spowodowały, że powiat wejdzie do strefy czerwonej. Rozciągnięcie czerwonej strefy na ponad 150 powiatów ma spowolnić rozwój pandemii. Nowe przepisy w praktyce oznaczają m.in. ograniczenie klientów w sklepach do 5 osób na jedną kasę, czy zakaz organizacji imprez okolicznościowych, takich jak wesela. Zgromadzenia publiczne nie mogą być większe niż 10 osób, a szkoły wyższe i średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Ponadto wydarzenia sportowe będą odbywały się bez udziału publiczności. Całkowicie zawieszona będzie działalność basenów i siłowni. Ograniczenia dotyczą także liczby wiernych w kościołach. Do jednej osoby na 7 metrów kwadratowych. Na COVID-19 szczególnie narażeni są seniorzy. Rząd zdecydował o ponownym wprowadzeniu godzin dla seniorów, które obowiązują od ubiegłego czwartku do odwołania. W myśl rozporządzenia w godzinach od 10 do 12 zakupy mogą robić tylko osoby, które ukończyły 60 rok życia. Zasady te nie obowiązują w weekendy. Planując zakupy, pamiętajmy o tej regule. Przestrzeganie zasad nadzoruje policja i sanepid. Zakupy obowiązkowo w maseczkach już w grudniu będziemy mogli zrobić w galerii przy ulicy Kolejowej. Inwestor jest na ostatniej prostej. Na terenie galerii przewidziano miejsce na łącznie 80 lokali handlowo-gospodarczych, restauracji czy kawiarni oraz parking podziemny na ponad 400 miejsc. O maseczkach pamiętajmy także podróżując autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji. W czerwonej strefie przewoźnik nadal może obsadzać połowę miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc. MZK elastycznie podchodzi do potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i sołtysów. Na kilku liniach pojawiły się dodatkowe kursy. Prezes Janczer apeluje o rozwagę i kierowanie się dobrym ogółu. Pomimo pandemii, Nyskie CIS prowadzi reintegrację zawodową. To szansa dla osób wykluczonych społecznie na uzyskanie odpowiednich certyfikatów i znalezienie pracy. Uczestnicy uczą się zawodu, pomagając jednocześnie m.in. szkołom. Placówka w ramach unijnego projektu Reintegracja Społeczna i Zawodowa w CIS – Szansą na lepszą przyszłość prowadzi 3 warsztaty – remontowo-budowlany, krawiecki i cukierniczy. W ramach tego ostatniego kuchnia prowadzona jest myślą o uczestnikach projektu, a warsztaty mają wykształcić kucharzy i cukierników. Drugi taki nasz nowy jakby rejon działania to jest krawiectwo.
Panie uczą się szyć. Na dzień dzisiejszy uczymy się szyć maseczki. Nie jesteśmy w tym na razie bardzo, bardzo dobrzy, ale szyjemy maseczki, szyjemy ubrania dla szkół. Oczywiście maseczki oraz te wszystkie, tak jak żeście Państwo może widzieli, były też poduszki lub inne takie rzeczy. Przekazujemy to nieodpłatnie na przykład do domu dziecka, teraz do klubu seniora na przykład maseczki, do dziennego domu pobytu oraz prowadzimy warsztat rękodzielniczy. Warsztat remontowo-budowlany to typowe zajęcia, m.in. przy malowaniu elewacji, murowaniu, tynkowaniu czy kładzeniu kafelek. Uczymy się podstawowych zawodów, które są nie tylko potrzebne na otwartym rynku pracy, jak i również można je wykorzystać w domowych warunkach. Kursantom życzymy odnalezienia się na rynku pracy. Drzewa dialogu. Pod takim tytułem młodzież ze szkoły podstawowej nr 3 w Nysie uczyła się o rówieśnikach z Ukrainy, a oni o naszym kraju. Było wspólne śpiewanie, prezentacje multimedialne i długie konwersacje. Wszystko online, ponieważ pandemia koronawirusa uniemożliwiła bezpośrednie spotkania. Projekt był realizowany z funduszy przyznanych nam przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z pieniędzy Ministerstwa Edukacji Narodowej i no, dzięki tym funduszom mogliśmy podjąć szereg działań. Dzieciaki współpracowały ze sobą trochę osobno, trochę razem, realizowały mnóstwo zadań. Finałowym akcentem projektu było zasadzenie symbolicznego drzewka na placu przed głównym wejściem do szkoły. Wspólnie na przykład tańczyliśmy. To był taki fajny dzień, kiedy uczniowie z Kołomyi uczyli się poloneza naszego. Myśmy ich uczyli, a myśmy się uczyli Kołomyjki. Ostatnim etapem było zasadzenie na podwórkach szkół, też jednocześnie tak zwanych drzew projektu, drzew dialogu. Jak podkreśla dyrekcja Gminnego Zarządu Oświaty, tego typu inicjatywy mocno wpływają na więzi proeuropejskie. Projekt sądzę, że przyniesie nam wiele efektów. Sama znajomość z Ukrainą, sama znajomość tego państwa przez naszych uczniów no, otwiera dzieciaki na naszych sąsiadów, otwiera na ich kulturę, na tradycje. Nawet miałam takie wrażenie w niektórych momentach, że dzięki projektowi online, właśnie dzięki temu, że realizowaliśmy go tu na miejscu, a nie na Ukrainie, to być może nawet nasi uczniowie więcej zdobyli informacji o Ukrainie. W ramach projektu ministerialnego obie placówki mogły zakupić sprzęt multimedialny na potrzeby uczniów. Przy okazji wizyty w Trójce byliśmy świadkami wokalnych popisów najmłodszych uczniów. Wszystko z okazji pasowania pierwszoklasistów. Przed złożeniem ślubowania dzieci wykazały się znajomością hymnu państwowego, a także piosenek o tematyce typowo szkolnej. Pierwszakom, jak i ich wychowawcom życzymy przede wszystkim nauki w trybie stacjonarnym. W ostatnich kilku dniach, w kilku placówkach, niektóre klasy musiały przejść na zdalne nauczanie. Takie sytuacje miały miejsce m.in. w SP1, SP10 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej Nyskiej. Raz jeszcze wracamy do tematu poruszania się w ścisłym rynku Nysy. Mieszkańcy wciąż skarżą się na jazdę kierowców, którzy nie pamiętają albo lekceważą znaki drogowe D40 i D41. Przypomnijmy, w rynku wprowadzono strefę zamieszkania, gdzie bezwzględne pierwszeństwo mają piesi. Radzimy zdjąć nogę z gazu i zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów. Pojazdy nie mogą przekraczać prędkości 20 km na godzinę. Ponawiamy też apel o parkowanie pojazdów w taki sposób, aby nie wystawiać na buspasie lub pasie jezdni. Pamiętajmy, w takich przypadkach wymijanie samochodów może powodować czołowe kolizje z pojazdami poruszającymi się w przeciwnym kierunku. Dbajmy o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Nyski Dom Kultury ponownie czasowo zawiesił zajęcia. Na razie na najbliższe tygodnie, w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dzieci, młodzież i dorosłych zachęcamy do oglądania materiału wideo przygotowanych w ramach programu Kultura w sieci, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury. Zagrania mistrzów szachów, kroki taneczne czy nauka gry na gitarze to tylko część zapisanego materiału. Szczegóły na Facebooku i stronie internetowej NDK. W cierpliwość muszą uzbroić także fani amatorskiej grupy teatralnej Sajdy Gnieskich. Zanim aktorów zobaczymy na deskach NDK-u, trwają intensywne próby nad nową sztuką. Możemy zdradzić, że znów będzie to komedia pełna zabawnych gagów i wpadek. Jest dużo śmiechu, zabawy, bo jest naprawdę spektakl humorystyczny. Szykuje się spora dawka dobrego humoru. Tym razem urocze hajduczanki wybiorą się na wakacje do Egiptu. To jest teraz hajducka podróż i zwiedzamy świat. Szkopuł w tym, że wesoła gromadka nie zna języków obcych, a boj hotelowy interpretuje polskie słowa po swojemu. Będzie z tego tytułu będą różne śmieszne historie się działy. Pikanterii dodaje fakt, że na scenie zadebiutuje zastępca burmistrza Nysy Marek Rymasz. Premiera jeszcze w tym roku. Polisz, polisz,
Gratuluję!